Siemano, wiecie co? Dzisiejszego dnia mieliśmy nie nagrywać, ale jak byłem na siłowni, to dostałem SMS-a, że przychodzi dzisiaj paczka. Ja wiedziałem, że przyjdzie paczka, ale nie do końca wiedziałem co, ale w tym SMS-ie powiedzieli nam, właściwie kwotą, że będzie to ewidentnie paczka z naszym wózkiem, więc uznaliśmy, że to jest bardzo ważny dzień. I dla nas, i ogólnie jako taka, wiecie, pamiątkowa rzecz, żeby to wszystko nagrać i pokazać nam za 10 lat, jak byliśmy podekscytowani, jak to rozkładaliśmy, jak się bawiliśmy z tym i jak bardzo nam się ten wózek podoba, right? Right. A przed chwilą zbierałem skiety, takie o, gdzie jakby co cały czas jest w robieniu prania. I mówię, dobra, chodź połączymy je w pary, żeby nie zgubić żadnej, no bo kurde, zobaczcie, jakie to jest, o, taki mój palec w sumie. A Oksja natomiast mówi, że nie, ona je musi wyprasować. Na co ja tak, wiecie, o co chodzi, jak ja jej chciałem dawać moje skarpety, żeby prasowała, to miała to totalnie w dupie i powiedziała, że takich rzeczy nie będzie prasować. A tymczasem powiedziała, że chce to wyprasować. No bo ja nie będę ich prasować, żeby one nie miały zagnieceń, tylko żeby je, wiesz, zabić jakieś bakteryjki, No to wyprałaś nasypki. już. No ale będą jeszcze bardziej odkażone. To będziesz prasować przed każdym założeniem. Nie, nie. Ja tu mam już stertę ciuszków i innych rzeczy. To też są Zobaczcie. wyprane. Tak. To kupowaliśmy ostatnio Pepko. w Pepco. Miau, jakie cute. No i jest to na jakichś innych. Ja wam zaraz powiem. Śpioszki. To jest kombinezonik. Tak, kombinezoniki. Takie. Półpajacyki. Takie. Ostatnio mi pokazywała. Tutaj mamy to. Tu mamy to, bo wiecie, tam u nas w szafce później wam pokażemy, jak będziemy. Nie później, ale chyba w innym vlogu, jak będziemy robić jakiegoś hola. To możliwe, że pokażemy. W każdym razie otwiera szufladę i mówi. Tu są półśpioszki, tu są body na krótki rękaw, tu są body na długi rękaw, tu jest coś tam, tu jest coś tam. I ja potem miałem to powtarzać, żebym wiedział, co gdzie jest. Ja tutaj się zajmuję brudną robotą, czyli robieniem prania, składanie, prasowanie, No to nic brudnego, no organizowanie. wyprane Czyste, rzeczy są prawda? czyste już, prawda? Więc ty po prostu musisz się nauczyć, co gdzie leży. A No. potem na koniec będziesz miał sprawdzian już z całą komodą, cała zawartość. Będziesz musiał mi pokazać co, jakie, gdzie, w jakiej ilości, jaki dokładny rozmiar. Czy to jest 50 czy 56? Czy to jest większa 56, czy raczej mniejsza? No nie sądzę, żeby to miało sens z racji takiej, że wystarczy opisać te pojemniczki, a ty jak sobie pójdziesz do szpitala spokojnie leżaczkować, to ja będę miał czas. To ja będę miał czas, żeby to ogarnąć wszystko. Nie, nie będziemy ich opisywać, bo tam nie ma tylu rzeczy, żeby Nie opisywać. będziemy ułatwiać sobie życia. Nie! No, ale po Jak w co? szkole, jak w szkole. Po co? Wszystko w necie można znaleźć w ciągu 5 sekund. Kto był kiedyś prezydentem, kto kiedyś umarł, natomiast u nas wszyscy muszą się uczyć na blachę wszystkiego. Po co? Skoro Tak. można sobie ułatwić. W ogóle spójrzcie, jaką tutaj mam piękną różyczkę. Z nią się wiąże ciekawa historia, bo Kapiemu dzisiaj śniło się, że wyszedł z domu i kupił mi kwiatka i postanowił to zrealizować. I tym sposobem mam kwiatka. Jak wracałem z siłowni, to uznałem, że o, w sumie tak, to był sen proroczy, że miałem wyjść, kupić i przyjść, i Tak. tak zaskoczyć. Musi ci się Chociaż. częściej coś takiego śnić. Tylko właśnie problem był w tym taki, że powiedziałem, że to mi się śniło, więc nie wiem, czy chciałem. Znaczy, pewnie się nie spodziewała, ale Nie. nadal było to takie, jak przyniosłem, tak, a już wiedziała, o co chodzi. Nie, nieprawda, tylko ja siedziałam, bo przyszła do nas paczka, ją rozpakowywałam i tak. Ale O! jakby to, no, tak, ale jak ci dałem róże, to już wiedziałaś, o co chodzi. Że jest to A, że z tym powiązane ze snem. snem, No, no. to tak, to tak. Dużo dziwnych rzeczy mi się śniło w tym śnie, w ogóle. Były jeszcze jakieś prezenty? Nie, prezentów nie było, ale jakieś bajki mi się śniły i to wszystko u nas w mieście się działo. Trafiliśmy do Empiku ostatecznie, bo czekamy ciągle na przesyłkę. I Okcja za wszelką cenę chce kupić jakąś książeczkę, już jedną wybrała. Ej, jest promocja, 3 za 2, to musimy wziąć jeszcze dwie. Aha, i ja się tak zastanawiam, od jakiego wieku zaczyna się czytać? Czy to już Od czas? Czy to początku, od razu się bierze? tak. Jeżeli tak, to jest jedna z nielicznych rzeczy, które nam zostały do wyprawki. No. Prawie wszystko, no naprawdę 97% mamy No już przecież ogarnięte. Dzidziusia od początku możesz przyzwyczajać. Tak? No To ja tak. nie wiem, bo Czytać mu na dobranoc. ja nie siedzę na takiej fanpage'ze. O Jezu, no to powinieneś, tato. Mamy, no nie bierzemy tego, ale pokaż to. Ktoś, autor tej kołysanki, po Janina prostu miał. Polanińska.
No, ona miała coś nie tak w głowie, jak nic. No, to jest najstraszniejsza miała tak kołysanka. Bardzo coś nie pod kopułą, że to się w głowie nie mieści. Oboje już, mamy okrutna. Oboje mamy wspomnienia z dzieciństwa z tą kołysanką i oboje mamy... Hejtujemy ją potwornie. Gdyby ktoś nie przeczytał, to było ten na Wojtusia z Popielnika. No okrutna jest, najgorsza na świecie. Do dziś mam traumę. No i co? Pooglądali książeczki, podotykali, popatrzyli. Powybierali i nic nie wzięli. No, ale powiem ci, że już tak się tam męczyłem. Nie wiem, jakoś tak. Nie miałem mocy, żeby w ogóle tam stać. Jeszcze ty poszłaś sobie szukać jakichś innych książek. Ja nic nie szukałam dla siebie. Ale poszłę sobie popatrzeć. To jest jeszcze no, szukałam idealnej dla Dzidzi. Ale potem poszłam popatrzeć. A ty popatrzeć na wszystko. Nie, ale potem poszłam popatrzeć na coś innego. Na Harry'ego Pottera, no, oczywiście, bo usłyszałam małego chłopca, który powiedział: Harry Potter! I duma mnie rozpierała. Popielnika na Wojtusia i iskiereczka mruk. Znaczy, to nie jest najpiękniejsza kołysanka ever? Naprawdę. Autorka. Robimy obiad. Dzisiaj jemy rybę z warzywami i pire z kalafiora. Mamy nadzieję, że będzie pyszne. Jeszcze nie robiliśmy tego przepisu. Nie, ale ja jestem tak głodny. Jestem taki... Wiecie, no, brakuje mi po prostu jedzenia. Klikaj dalej. Wybaczcie, my z Kapim nigdy nie dbamy o to, żeby nasze obiady wyglądały jak w restauracji, więc aktualnie wygląda to jak pasza ze stołówki, ale podobno smakuje dobrze, tak powiedział Kapi. No, kalafior jest kozak. Kozak totalny. Więc smacznego dla nas. Dziękuję bardzo. Dzięki. Na razie. Jej! Ciężkie? Ciężkie? To po co podnosiłeś? Muszę pokazać się. Tak? Mhm. Że jesteś silny, tak. Mimo utraty wagi. No. Jej! Czyń honory. Nie no, ty czyń honory. Jesteś podekscytowana? No! To w dwóch częściach? Gondola i spacerówka. A. No dobra, to co, wyciągamy i zaraz wam pokazujemy. Proszę, czyń honory. Tam jest jeszcze jedna frasza dla ciebie. Teraz ja. Gdzie jest? Tutaj. Nie przetnij materiału. Jezu, zostaw. No lewą ręką nie jest łatwo. Ale. To jest nasza bestia, którą będziemy się wozić po Świnkowie już za ponad troszkę miesiąc, niecały. No, ponad miesiąc, tak. Ta-dam! Jest przepiękny. Jak wam pokazywaliśmy ostatnio go, to niektórzy się zastanawiali, po co są takie niskie wózki. No otóż mi się wydaje, że po to, żeby niższe osoby miały łatwiej, ale my i tak postawiliśmy na takie adaptery podwyższające, dzięki czemu gondola ma, no tyle, no, jest tyle 10 wyżej. Cm, 12, coś takiego tak, chyba. Także mi na pewno będzie wygodniej, tobie też na pewno będzie wygodniej. Można sobie... No można tam, można się bawić, no. Cyk, cyk. Można. To jest nasza bestia. Zaraz wepniemy jeszcze spacerówkę i fotelik na próbę. Dobra, tu mamy. Tu mamy pobojowisko i wyprasowane i wyprane ciuszki tam. Mhm. Idziemy na catwalk. Pierwszy spacer. Już nieraz śmigaliśmy, ale tutaj wiecie, mamy możliwość na klatce. No właśnie, na klatce też mamy możliwość. Jak się jeździ fajnie, nie? No. Masz. Kresa. Najchętniej to bym wyszła na dół. Nie, bo jest zbyt nowy, nie można na zewnątrz chodzić, wiesz? Wow! Bardzo. Bez obciążenia takie zwrotne to jest. Zaraz tu Niniusia wrzucimy, to będziesz miał obciążenie. No, no tak, to jest bardzo zwrotne przez to i bez obciążenia, jak się za ciężką jedną ręką, a to się zjeżdża. No, jego można normalnie jednym palcem prowadzić. No tak, jest. Bardzo przyjemnie. No, super. Piękniusi. A nie, czekaj, trzeba te adaptery zmienić. No tak. Dobra, teraz pytanie, czy odwrotnie, misiu?
Tak. Tak. Jezus. Czy będzie pasować fotelik? Mówiono nam, że tak, ale musimy sprawdzić, prawda? No tak, bo wiecie jak jest. Nie wiem, jakoś tak. O, dobra. Trzeba było nagiąć chyba. Siedzi. Siedzi. Wow. Jest. Ale cute. To się zmienia. No taki wózek mógłby być, nie? Taki malutki. No, pewnie. No, także jesteśmy przygotowani. No. Wszystko gotowe. Prawie. Nie mamy trzech rzeczy? No, tak do pięciu. Do pięciu. No, ale spokojnie... Ale to są już rzeczy, które, bez których można sobie poradzić. Tak, chwila, moment i no, my będziemy gotowi na to, żeby nagrać... Wyprawkę, pokoik. No i heja, i do szpitala i tyle, jedziemy. I tyle. O, i torbę do szpitala. No, jak, no, no, torbę do szpitala. A co chciałeś powiedzieć, że jak co? A, no. No jak się urodzi, to my przestajemy YouTube'ować. Tak? Nie pojawiamy się już nigdy więcej w socjalach. Wiecie jak jest. No nie wiadomo jak bo akurat to jest takie na czasie, nie wiem czy zdajecie sobie z tego sprawę. Tak? No. A skąd ty wiesz takie rzeczy? No tak mam takie wrażenie. Tak? No. O ja, nie wiem. Oksia teraz, ja sobie oglądam coś w telewizorze, ona wycisza telewizor, bierze aparat, siadaj. Nie, to nie było tak, a poza tym ja po prostu chciałam ci zaśpiewać. Z popielnika na Wojtusia. Dobrze, nie mam na imię Wojtuś. I iskiereczka mruga. Weź przestań, bo... Chodzi bo już w tym tygodniu rozwoju on tam słyszy wiele rzeczy, o tej dobranocki nie będzie słyszał nigdy w swoim życiu. Bajka będzie długa. Nie pod... Ja mam takie złe wspomnienia z tą piosenką. Jestem fanem horrorów, ale ta piosenka jest po prostu... No chora taka, no chora po prostu. Już wstawanie nie jest łatwe. Dziękujemy wam za oglądanie tego vloga. Mamy nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, by być na bieżąco. I do zobaczenia w następnym vlogu. Bye!